Co my tu robimy? My chcemy dożyć setki, ja przynajmniej taki mam cel. To są naprawdę czasami proste rzeczy, poszukiwanie pigułki, długowieczności. A nie wiem, co bym wolała. Zjedzcie wcześniej kolację, naprawdę, tak o 17, nie później 18. Uwaga, mam 20 lat, mam na to papiery. <słyski> Zdrowa Rozmowa. Dzień dobry, witamy w pierwszym odcinku podcastu z cyklu Zdrowa Rozmowa. Margit Kosobucka i Kasia Staszak. Wybrałyśmy temat dość szeroki, tak. ale on. Ale mamy taką... Co my tu robimy? Co my tu robimy? <grystanie> Właściwie. My chcemy dożyć setki, ja przynajmniej taką, taki mam cel. Tak mi się porobiło, jak przyszła na świat moja córka. I oczywiście zawsze myślałam o tym, że chciałabym nie chorować i długo żyć, ale mm, bardziej myślałam o tym, że chciałabym zachować tę jakość życia i móc robić jak najdłużej to, na czym mi zależy. A od kiedy mm, Lena jest na świecie, to zależy mi też na długości życia. Jasne. I... Yy, Ponieważ z Margit śledzimy wszystkie doniesienia naukowców, każdego dnia piszemy o nich, o tym, co jest ciekawe, co nowego w badaniach dotyczących szczególnie stylu życia, bo to nas najbardziej interesuje, bo to jest coś, co każdy może do swojego życia natychmiast zastosować. No tak, no taką mam motywację i myślę, że moja jest podobna. Znaczy, ja pamiętam, jak, jak swego czasu robiłam wywiad z panią profesor, która robiła polskie badania na temat stulatków. I to, co właśnie było takiego dla mnie najbardziej zaskakującego, to że każdemu się wydaje, że chce dożyć tych stu lat i nie myśli w ogóle o tym, jaka będzie forma tej osoby w tym wieku, 100 lat. Ja wtedy pamiętam, że spotkałam kilku takich stulatków, i to, co najbardziej mnie uderzyło, to w zasadzie nie ta długość życia ich, bo oczywiście to jest no, fascynujące, ale przede wszystkim to, że, że to byli ludzie, którzy byli w dobrym stanie. To są osoby starsze, ale one są całkowicie samowystarczalne. One są w stanie się zająć same sobą, mają jeszcze jakieś swoje pasje, no oczywiście mają jakieś ograniczenia wynikające z wieku, ale to im nie przeszkadza żyć w taki sposób, w jaki chcą. I to jest chyba to, co myślę, że im mniej Kasie najbardziej w tym wszystkim interesuje: rzeczywiście żyć długo, jasne, ale, ale żyć długo w, no, w takim zdrowiu zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Tak, bo już wiemy, że tego się nie da rozdzielić. Coraz więcej badań pokazuje, że możemy być prymusami w diecie i w ruchu, ale jeśli zaniedbamy sobie relacje, sen, te pozytywne emocje w życiu, to, to, to też nam to życie może się znacznie skrócić. Powiedziałam, że my codziennie z Margit śledzimy badania naukowców i one właściwie idą w dwóch kierunkach. Pierwszy to jest taki, że są doniesienia szczególnie z Doliny Krzemowej, gdzie są gigantyczne pieniądze. Podsuwane naukowcom na, na poszukiwanie pigułki długowieczności. Tak, szczęścia i dobrobytu i wszystkiego, co się da. Ale to możemy sobie od razu powiedzieć, że my nie mamy takich funduszy jak Jeff Bezos i inni miliarderzy i na pewno, nawet jeśli ta pigułka kiedyś stanie się powszechna, nie będzie to za naszego życia. Dlatego my z Margit tak bardzo lubimy te doniesienia o stylu życia, bo to są po prostu tanie, łatwo dostępne sposoby na. Coś, co naukowcy od długowieczności nazywają biohackingiem epigenetycznym. I zaraz Margit, tak. jako biolog, lepiej to wyjaśni, ale brzmi Myślisz, bardzo że wyjaśni? Tak, od razu powiedzmy sobie tak, że to są takie słowa, że tu się kryje jakaś super technologia, coś skomplikowanego, a tak naprawdę to są dosyć. Proste rzeczy, po prostu to jest odkrywanie mechanizmów, które rządzą naszym tak, organizmem. To, jest, to nie jest wcale tak skomplikowane. Prawdę powiedziawszy, moim zdaniem zbyt zapominamy o tym, że jesteśmy zwierzętami. Ja wiem, że to nie jest podcast o zwierzętach, ale tak naprawdę nie człowiek nie. jest zwierzęciem. W związku z tym, w zasadzie tak. I no po prostu zupełnie oderwaliśmy się od, od tej naszej zwierzęcej natury. I to nie chodzi teraz o to, że będziemy tutaj zalecać po prostu powrót do korzeni i nie wiem, co, jaskinie, dietę paleo i różne inne tego typu rzeczy, tylko zwykły taki rozsądek chłopski, jak to się mówi, rozum, że są rzeczy, które mają bezpośredni wpływ na nas, i to są rzeczy, które są fundamentalne, rozwijały się z nami od czasów. Kiedy powstał ludzki gatunek, i nie da się tego po prostu odciąć z dnia na dzień. I to środowisko, w którym żyjemy, bo to, o co Kasia mówiła o tym biohackingu genetycznym, to jest coś, co trudno czasami jest nam zrozumieć, ale wpływ środowiska na to, w jaki sposób my żyjemy, jest przeogromny. Przez dzisiaj jest swoją drogą. To jest 25 kwietnia, kiedy to nagrywamy, dzisiaj jest Światowy Dzień DNA. W związku z tym jest taka informacja przekazywana, że 19 lat temu pierwszy raz odczytano ludzki genom. No, to wszystko prawda, i wtedy się wszyscy rzucili na te geny, i ta genetyka, i to jest takie ważne. Tymczasem te ostatnie dwie dekady pokazały, że no, bardzo fajnie, to jest ważne ale jednak środowisko ma ogromny wpływ na to, jak te nasze geny funkcjonują i myślę, że to właśnie Kasia miała na myśli. Właśnie, bo możemy tu uściślić, że naukowcy oczywiście to się spierają czasami o kilka procent, ale generalnie uważa się, że o długości życia decydują w 10% geny. A w 90% styl życia? No, niektórzy mówią, że 20 do 80, no, ale powiedzmy, że te proporcje są takie, że to nie jest tak, że ta genetyka nas determinuje. To jest tylko i wyłącznie jakiś przepis, który w nas jest. To jest, to, często naukowcy to porównują do książki kucharskiej, ale jeżeli ktoś nie potrafi w ogóle gotować, to nie będzie wiedział, co z tym zrobić, więc to jest na tej zasadzie. I to, w jaki sposób żyjemy, czy dosypiamy, czy nie dosypiamy, jak się odżywiamy, czy jesteśmy aktywni fizycznie, czy dbamy o sferę psychiczną, ma bardzo duży wpływ na to, jak te nasze geny działają i czy na przykład geny, które są dla nas niekorzystne, warianty genetyczne, które są niekorzystne, czy one się odpalą, czy nie. Mhm. Właśnie ten epigenetyczny biohacking, tutaj chodzi o bardzo różne mechanizmy, ale są tacy naukowcy na świecie, którzy szczególnie się czymś zajmują i są gwiazdami. Taką gwiazdą w dziedzinie długowieczności jest David Sinclair. Jego książka jest dostępna w Polsce też, jak żyć długo po prostu. On się z kolei zajmuje takim mechanizmem związanym z sirtuinami czyli aktywacją białek, które przychodzą posprzątać tak, w naszym organizmie. Bo naukowcy y, mówią, że my codziennie mamy jakieś początki nowotworów i o ile ta nasza odporność i wszystkie te mechanizmy czyszczące są sprawne, to nasz organizm sobie z tym świetnie radzi. Dlaczego mówimy odporności? Bo, bo długowieczność jest z tym ściśle związana. No, odporność oczywiście. nie jest tylko od tego, żeby walczyć z wirusami. Ona po prostu zajmuje się wszystkimi procesami, które pomagają nam spowalniać ten proces starzenia, utrzymują nas w dobrej, Kondycji. No i co ten pan Sinclair mówi? No otóż mówi, że proste rzeczy, czy znaczy proste, zaraz sobie porozmawiamy o tym, jak to wprowadzić w życie, ale dużo prostych ograniczenie rzeczy. jedzenia, jedzenia <grym> czyli tak na przykład te czasowe głodówki, kiedy kończymy jeść o 17, i dopiero do śniadania już po nic nie sięgamy. Albo sport, który nas tak naprawdę wymęczy i dajemy sobie potem czas na regenerację. Albo morsowanie. To są takie aktywności, które potrafią zaktywować te sirtuiny i sprawiają, że nasze ciało pracuje na zwiększonych obrotach. To, co jest w nim, w organizmie uznane za szkodliwe, jest efektywnie usuwane. No, no tak, tak, dzięki temu to, zachowujemy mm. taką młodość organizmu o, o to, żeby szybko posprzątać. No wyobraźmy tak. sobie lotnisko, na którym międzynarodowe, gigantyczne, weźmy Seul, tak? prawie 10 milionów mieszkańców. I, I wyobraźmy teraz sobie, że przechodzi tamtędy naprawdę setki tysięcy ludzi dziennie. Nie wiem dokładnie ile, ale jest ich dużo, jak każdy się domyśla. Czyli nasze, to są nasze komórki tak? i one tam przychodzą, coś robią, coś tam się dzieje i później wyobraźmy sobie wieczorem, jak dużo zostaje na takim lotnisku śmieci, jeśli nie ma na przykład koszy. Tak? Tylko ludzie po prostu żyją, robią tam różne rzeczy, jedzą, brzydkie. brzydkie rzeczy robią też albo niebrzydkie, to zależy co kto lubi i później zostawiają tam śmieci po prostu po sobie to, no, czy po swojej bytności. I teraz, tak naprawdę, od tego, w jakiej kondycji to lotnisko będzie następnego dnia rano, znaczy to zależy od tego, jaki jest ten serwis sprzątający. Jeśli przyjdzie tam dużo dziarskich osób, które z werwą zabiorą się za sprzątanie, no to będziemy mieć piękne lotnisko. Jeżeli przyjdą snujące się panie, które po prostu są znudzone i zmęczone i już im się nic nie chce, no to to lotnisko nie będzie tak ładnie wyglądało rano. I to trochę jest na tej zasadzie, że my możemy, Dodać temu swojemu serwisowi sprzątającemu takiego kopa no, energii do tego, żeby on to zrobił szybko i skutecznie, albo możemy poprzez styl życia doprowadzić do tego, że ten nasz. Serwis po prostu będzie leniwy i nie będzie mu się nic chciało, albo połowa załogi się wykruszy. Mhm. Też możemy porównać nasze komórki układu odpornościowego do strażaków, do służb ratunkowych, do, tak. do jakichś konstruktorów. Więc my wszystkie ważne osoby, 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 mówię osoby, bo jestem pod wpływem margit może też, serialu z naszego dzieciństwa. Było sobie życie. Tak. Gdzie to wszystko było świetnie pokazane. No a wiesz co, ja teraz właśnie swojemu synowi to wyciągnęłam, ponieważ najpierw próbowałam pokazać mu to, jak miał lat pięć, ale wtedy jeszcze trochę nie bardzo to nam szło, a teraz widzę, że to zainteresowanie wzrosło, i jak coś tam jest z biologii, to prosi o to, żeby mu odpalić ten serial, bo jednak no, coś jest w nim magicznego po prostu. Tak. Jest, jest świetnie pokazana praca organizmu. No i teraz super jest dożyć setki w dobrym zdrowiu, mhm, nie wylądować na ojomie. Najlepiej umrzeć bez żadnych chorób we śnie. Ideał. No, tylko jak to zrobić? No, jest kilka punktów, trochę już o tym wspomniałaś. Możemy je nazwać: dieta, mhm. ruch. Sen, dobre relacje, w ogóle pozytywne emocje w życiu, takie tak, pozytywne nastawienie. Do to życia. jest jedna taka ważna rzecz, która wydaje mi się, że też też fajnie by było, pewnie będziemy o tym częściej też mówiły. O tej zmianie, jaka nastąpiła w podejściu do stresu. W sensie że dosyć długo było tak, że mówiono nam, że proszę się nie stresować. No to jest śmieszne i wszyscy generalnie żartów i memów na ten temat było sporo. Proszę się nie stresować, bo jak się pani będzie stresować, to tu się nic nie poprawi. Nie da się nie stresować. Co więcej, człowiek, który jest w ogóle nie zestresowany, nie poddawany stresowi, powiedzmy, no to jest człowiek, który po prostu jest w jakiejś totalnej apatii. Więc stresować się będziemy na ten poziom stresu. Niestety, nie zawsze mamy wpływ. Natomiast to, na co mamy wpływ i co jest kluczowe, i też należy do tych punktów, które Kasia wymieniła przed chwilą, to jest to umiejętność rozładowywania tego stresu, czyli to jest tak zwane zarządzanie stresem. Czyli okej, okay, no nic nie poradzę na to, że szef mnie wkurza, albo że ma do mnie jakieś uwagi, albo że w domu jest napięcie, albo dziecko tam coś podskakuje, ale. Chodzi o to, co ja z tym teraz zrobię, czyli w jaki sposób ja się zrelaksuję, i ta umiejętność relaksowania się no, jest też jednym z takich kluczowych elementów, oprócz tego, co Kasia mówiła, dieta, sen, ruch itd. i tak dalej. Teraz przechodząc do konkretów, możemy chwilę porozmawiać o diecie, bo ona budzi najwięcej emocji. Wydaje się czymś trudnym, jakimś reżimem, jakimś systemem ograniczeń. Tymczasem nowoczesne podejście do diety w ogóle tego nie mówi. Mówi, że to jest sposób odżywiania, który ma nas wspierać. To jest raczej szansa, to jest dobra karma, która dodaje nam energii, poprawia samopoczucie i dba o zdrowie i finalnie pomaga żyć długo, co to znaczy się dobrze odżywiać. Na z badań naukowców wynika, że na przykład coś tak prostego właściwie, jak dieta śródziemnomorska może znacznie wpłynąć na wydłużenie życia. Takie badania robiono z udziałem osób starszych. To jest też cudowne, to nie jest tak, że trzeba do dwudziestki być prymusem. Tak, to jest coś, prawda? co mnie zawsze też dołowało, że w zasadzie po 30 to już jest pozamiatane. Nieprawda. Czyli jak ja mam, nie wiem, dobijam do 50 czy do 40, to w zasadzie po co już się starać, to już wszystko, co się miało stać. Jak to się mówiła, czym skorupka za młodu nasiąknie i tak dalej, ale się okazuje, że to wcale tak nie jest. Pewnie pewnych rzeczy już się zmienić nie da, ale wiele rzeczy zmienić się da i warto o to walczyć. tak Na przykład w tej diecie śródziemnomorskiej sprawdzano, że kwasów omega-3, które są w zdrowych olejach, w orzechach, w ziemieniu lnianym, w rybach albo w zwiększenie ilości warzyw i owoców, ryb, roślin strączkowych i się okazywało, że każda taka zmiana wpływała pozytywnie na, na długość życia, bo mierzono to na przestrzeni wielu lat. To były już osoby, które w momencie, kiedy przystąpiły do tych interwencji dietetycznych, bo tak się teraz mówi, że interwencja, wchodzimy i zmieniamy coś w jakimś sposobie odżywiania, no one zyskiwały, zyskiwały dłuższe życie w zdrowiu. To, co chcieliśmy dzisiaj Państwu powiedzieć, to czym się chcemy z Wami dzielić. Tak. Nas to też pasjonuje, więc my to po prostu na bieżąco śledzimy. Co znajdziemy i co uznamy za wiarygodne, bo to też jest bardzo ważne, że niestety w sieci jest bardzo dużo informacji. Jak, jak dobrze wiemy, nie wszystkie są prawdziwe, a my naprawdę już po tylu latach pracy... I na no, pewnych nawykach, które sobie wypracowałyśmy, jesteśmy w stanie ocenić, na ile dana praca jest wiarygodna, na ile nie. I tym będziemy też z Wami się dzielić, bo oczywiście to, co Kasia mówi, dieta w dietetyce, no, bez przerwy wyskakują jakieś nowe rzeczy. I bardzo dużo osób się gubi, tak, że tu było to zalecane, a teraz już nie jest zalecane, więc jeżeli jednak spojrzy się na to z perspektywy 10 lat badań, czy nawet 20 lat badań, to jednak pewne trendy widać i no my to wyłapujemy i powiemy. Poza tym yy, będziemy też yy, mówić o tym śnie, który jest tak ważny, czyli to, czy ile spać, czy spać 7 godzin, czy 8, a jak ktoś śpi 5, a czy robić drzemki. To są bardzo ważne rzeczy, które myślę, że Kasia głównie się tym interesuje, ale ja też. No, aktywność fizyczna to już zdecydowanie oddaję pałeczkę. No, o ruchu mogę powiedzieć tylko tyle, bo to też nie jest odcinek, tylko o tym zagadnieniu, że on konserwuje odporność. Co? Pokazują liczne badania, czyli co to znaczy konserwuje odporność? No to, co mówiliśmy, wszystkie procesy oczyszczania organizmu, jego regeneracji przebiegają sprawniej. Ruch bardzo skutecznie, w wielu nowotworach skutecznie niż dostępne leki, obniża ryzyko nawrotu nowotworu. A to, co w tej chorobie jest takie straszne, no to właśnie ten nawrót, który, który często kończy się źle. I, i, I ten ruch też pozytywnie wpływa na, na wygląd. Bo z jednej strony tak, daje taką sprężystość chodu, pierwsze wrażenie jest, że ta osoba jest młodsza niż w rzeczywistości, która się rusza regularnie, świetnie wpływa na skórę, można zaoszczędzić na kosmetyczce, ja nie chodzę, uważam, że spocenie się regularnie przez bieganie działa, działa świetnie i najbardziej się sobie podobam taka brudna z błoconymi łydkami po bieganiu, więc bardzo polecam o śnie Margit powiedziała. Mhm. To jest super ważne, bo oczywiście sen ma mnóstwo zalet, ale dwie kluczowe w kontekście tego do życia setki. Po pierwsze, on poprawia nam nastrój. Jesteśmy w stanie więcej zrobić. Mamy chęć na, lepiej się odżywiać, no bo ktoś, kto jest niewyspany, no to po co sięga po coś słonego, czy po coś mhm. tłustego, czy po coś słodkiego. Nie chce się nam wyjść na spacer, no bo przecież jesteśmy niewyspani. No, nic nam się nie chce, jak człowiek jest niewyspany. Tak. No, generalnie jest niewyspany, jest zły, nic mu się nie chce. Tu jest jeszcze jeden taki element, o którym warto pamiętać, że w tej chwili psychiatrzy, którzy zajmują się snem, bo to głównie są psychiatrzy specjaliści od medycyny snu, podkreślają, że to nie tylko chodzi o tą długość snu, tylko o to, czy jesteś wypoczęty po odpoczynku? Więc Czyli na... jakość snu. Jakość snu jest absolutnie kluczowa. Możesz spać krócej, ale jeżeli czujesz się po tym dobrze, to super. No, co z tego, że ja już jestem tak wymęczona, że się kładę, zasypiam i nawet śpię bite 9 godzin, jaki jest weekend, i po prostu budzę się i dalej jestem kołowata. I to nie wynika wcale z tego, że spam za długo, chociaż oczywiście można spać za długo. Ale no po prostu to nie jest regeneracja odpowiednia. Powinniśmy się jednak do tego, taki trochę trening snu sobie zrobić. To też jest fajne, będziemy mówić o tym, jak, jak wyjść z bezsenności. Czyli bez tabletek. Bez tabletek, tak. Jak wyjść z bezcenności i co zrobić na co dzień, żeby poprawić tą swoją jakość snu. Bo to naprawdę bez tego... No nie ma zdrowego ciała. Mm -hmm. Nie ma zdrowego ciała, a sen też poprawia nastrój tak bardzo, jak zmierzono to, jak ośmiotygodniowa terapia, albo wygranie na loterii 250. Tysięcy no, dolarów. Nie, <laughs> nie wiem, co bym wolała. Tylko zależy, ile tych zajmuje, że pieniądze szczęście nie dają. Chociaż. No tak, niestety no tak. badania z zeszłego tygodnia, które pisałam, pokazały, że jakiś taki poziom finansowego welbingu trzeba osiągnąć, tak. żeby, żeby. Chodzi o to, że dożyć. od pewnego momentu już nie jest lepiej, ale trzeba do tego pewnego momentu dojść. Tak, nie można się tymi pieniędzmi codziennie stresować. O Tak, to prawda. No, mój cel na ten rok to jest właśnie poprawić sobie finansowy Wellbing, a, a uważam, że z, z innymi. Hmm, Tymi elementami, o których powiedziałeś, sobie radzę. Jest jeszcze coś takiego, czy w ogóle nam się chce, czy mi się chce długo żyć, bo kogo to obchodzi i tak dalej. No jeżeli mamy dobre relacje, tak sobie myślę, to, to nam się chce, prawda? Bo, bo każdy dzień się jawi jako taka nowa, fajna możliwość, czasem przygoda, przeżycia czegoś przyjemnego, więc nie chcemy tego życia przecież kończyć. Po drugie, czy być w dobrej formie chcemy? No chcemy, bo dopóki tego zdrowia nie tracimy, to nie rozumiemy ile to jest ważne to jest taki banał no to jest inwestycja to jest długoterminowa inwestycja czyli coś czego nie lubią politycy Hmm. Którzy zazwyczaj bardzo krótkoterminowe mają inwestycje, i to jest coś, czego my też nie lubimy jako ludzie. Po prostu nasza psychika tak działa, że nie lubimy gratyfikacji, która jest odłożona w czasie i lubimy komfort. Tu tak, i teraz. Tu i teraz, i chcemy po prostu coś mieć teraz, w tym momencie poczuć się dobrze, a nie mieć świadomość tego, że no dobrze, to teraz, jeżeli robię to i tamto, to za 10 lat w porównaniu do moich rówieśniczek czy rówieśników będę daleko do przodu. No, ale niestety troszeczkę trzeba przestawić to myślenie, czyli postawić siebie w sytuacji takiej, że, że robimy coś tu i teraz po to, żeby w przyszłości było dobrze, aczkolwiek bardzo wiele tych rzeczy tu i teraz jest fajne tu i teraz, bo są po prostu fajne. Ja należę do tych osób, które, które po prostu trudno się zbierają do aktywności fizycznej i też nie sprawia im ona jakiegoś, jakiejś wielkiej przyjemności. Więc każde podejście do, do jakichś regularnych ćwiczeń zazwyczaj kończyło się u mnie porażką. Pamiętam, jak rozmawiałam z lekarzem, który specjalizuje się w medycynie sportowej, i on mi właśnie tłumaczył, na czym to polega: że oczywiście są ludzie, którzy zaskakują szybciej, i są tacy, którzy zaskakują wolniej. Natomiast generalnie, po to, żeby poczuć się dobrze po treningu, że idziesz, biegasz i czujesz ten przypływ energii, na który ja ciągle czekałam i nie przychodził, to jest około 6-8 tygodni, więc y, u niektórych jest dłużej, u niektórych jest krócej. No ja widocznie należałam do tych, co potrzebowali dłużej, natomiast zjedzenie kawałka czekolady daje ci przyjemność od razu, więc mm. to niestety jest ten problem. Y, I też będę mówiła o tym, jak ja przełamuję swoje, bo ja, y, ja ciągle z tym walczę. To nie jest coś, z czym ja całkowicie y, już y, wygrałam. Walczę ze swoim y, 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 lenistwem, jeśli chodzi o aktywność fizyczną. Będę Wam o tym mówiła też, jakie mam swoje sposoby i co znalazłam, żeby ruszać się lepiej, bardziej i. No, nie wiem, Część. dożyć tej setki I w dobrym zdrowiu. A ja na zachętę mogę powiedzieć, że kiedyś więcej trenowałam, ale mniej się ruszałam, a teraz mniej trenuję, za to więcej się ruszam. Jaki tu jest sekret? Cztery lata temu sprzedałam samochód, przesiadłam się na rower. Przez pierwszy rok, kiedy widziałam, że jest mrzawka, deszcz, jak gdzieś musiałam podjechać, zamawiałam taksówkę. Teraz już tego nie robię. Mam. Płaszcz przeciwdeszczowy, mam kapelusik, który chroni tuż na rzęsach i mogę jechać w deszczu. Nie przeszkadza mi to. Gdzie się da, chodzę, chodzę albo dojeżdżam na rowerze. Więc widzę to, że po prostu ruszam się więcej. Oprócz tego więcej ćwiczę w domu. Mam takie naprawdę krótkie treningi. Tak, piszą, teraz... piszą, wstają, mm -hmm. poćwiczą intensywnie 20-25 minut. Biorę prysznic i mam ten trening załatwiony. Kiedyś mi się wydawało, że bez się godziny, się zebrać, albo bez dwóch, jechać, jechać, kupić, Tak, znaczy To nigdy, nie, tak. siłownie nigdy to nie była moja rzecz. Natomiast rzeczywiście wychodziłam na przykład na bardzo długie wybiegania, tak mówiłam, w weekend. Nie miałam dziecka, 20 km w lesie z przyjaciółką, absolutnie mogłam sobie na to pozwolić. Teraz nawet nie chciałabym tak spędzać czasu, bo nie chcę stracić w weekend tych dwóch godzin bez rodziny. Więc wychodzą na biegania krótsze. W tygodniu to jest maksymalnie 10 kilometrów, i wszystko to robię tak, żeby mi się zmieściło między pracą i jakimiś obowiązkami. Wierzcie mi, to się da zrobić. To, co jest jeszcze ważne w diecie, bo się właśnie mówiliśmy, mhm. że to nie jest reżim. Jak się spojrzy na to, że są pyszne rzeczy na świecie, prawda? Pyszne są różne owoce, warzywa, pyszne są makarony, kasze to wszystko jest dla nas dobre. Dieta nie zakłada, że my nigdy nie mamy zjeść pizzy. Ja ją jadam dosyć często, ale oprócz tego wielki talerz sałatki. Na deser są owoce. I to, to się nie wyklucza. Można się zdrowo odżywiać, też nie trzeba też, rozygnować. Tak, tutaj. ja z kolei stoję na takim stanowisku, że naprawdę można zjeść też pączka, tylko zjedzmy tego pączka raz w tygodniu i e, niech to będzie taki dzień, w którym, e, którym po prostu przeważają te warzywa, bo one są głównie kluczowe. Chociaż ostatnio o owocach się mówi, że to nie jest do końca tak, że te owoce to już muszą być tak jedna porcja na cztery porcje warzyw, ale o tym też będziemy mówić. Tak. Ja jestem bardzo za owocami i trochę inaczej mam podejście do, 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 do deserów. Nie do pączków, to nie do deserów. Ja codziennie uważam, że zasługują na deser. Znaczy, ja myślę, że takie życie w stresie dietetycznym to jest chyba najgorsze, co można sobie zrobić. Tak. Jasne, że są takie sytuacje, w których jesteśmy chorzy i no, po prostu musimy mieć jakiś. Właściwie nie dietę, bo to, jest, to się ogólnie przyjęło, chociaż bardzo tego specjaliści nie lubią, oni wolą mówić sposób żywienia, więc my będziemy też się troszkę tego trzymać, że ten sposób żywienia się zmienia w chorobie, i to jest oczywiste i czasami trzeba się go trzymać. Zależny jest też od wieku, dzieci, inaczej. To wszystko metabolizują, potrzebują innej dawki energii, białek, tłuszczy i tak dalej. Ale Ogólnie rzecz biorąc, taki człowiek normalny, nie cierpiący na jakieś poważne schorzenia, naprawdę nie musi być na jakiejś wymyślonej, restrykcyjnej diecie. Każda dieta restrykcyjna wcześniej czy później się czymś odbija i to są bardzo proste rzeczy, których należy przestrzegać, żeby ta dieta była zdrowa. Jest jedno zdanie, żeby zapamiętać z tej diety: jedz więcej tego co dobre. To, to będzie miało podwójny skutek. Po pierwsze natychmiast poprawić i natychmiast mam na myśli około dwóch tygodni są te pierwsze efekty z dobrej diety. Jedz więcej tego, co dobre, a, a, a zjesz finalnie też mniej tego, co tak. złe. Czyli trzeba mieć w domu zapas warzyw, owoców, produktów z pełnego ziarna, wybierać nasiona strączkowe, pamiętać o piciu wody. O tym chyba zrobimy osobny no, cały oczywiście. program, bo to jest picie wody to leży, leży proszę Państwa i jest powodem tak wielu dolegliwości, o których nie mamy nawet pojęcia, prawda? O bólu głowy czy ból w kręgosłup. A to wszystko będzie. Na koniec chcemy, żeby mocno wybrzmiało, że zawsze można podjąć i warto podjąć te zmiany, bo naukowcy pokazują, że te Oczywiście. skutki pozytywne zawsze nie są tylko zawsze dla młodych można i Zawsze warto, nawet jeżeli to jest zmiana jakiegoś jednego nawyku. Ja też jestem w ogóle za, raczej marchewką niż kijem. To znaczy, to co ty też mówiłaś o tej diecie, że ja wolę otworzyć lodówkę w takim stanie, w jakim w tej chwili mam, powiedzmy. No, nie mam tam parówek i salce sonu, no ale załóżmy, że ktoś otwiera i ma sporo takich produktów, które są przetworzone. Ale mam na przykład pasztet, chociaż też nie powinno się teoretycznie, ale mam, bo lubię. I nie wyrzucam z tej lodówki tych rzeczy, które generalnie przeczytałem, że nie powinienem ich mieć. Nie, zostawiam je. Tylko dokładam do tej lodówki te rzeczy, które są y, zdrowe. Czyli do tego wszystkiego, co tam mam, dokładam jeszcze. Y, to, o czym Kasia mówiła, warzywa, produkty z pełnego przemiału, nabiał i tak dalej. I dopiero po pewnym czasie zaczynam usuwać z tej lodówki to co, jest, to, co nie powinno się tam znajdować. I taka metoda, według mnie, przynajmniej u mnie i wśród moich znajomych, działała lepiej niż metoda pod tym, otwieram lodówkę, wyrzucam wszystko, co złe. Bo już nie będę tego jadła i teraz od dzisiaj jem kiełki i nie wiem co, selera naciowego. No nie, nikt tego nie będzie robił po prostu. Też nie da się dożyć późnego wieku w dobrym zdrowiu, jeśli się nie zadba o zdrowie mózgu. I o tym też powiemy jeszcze wiele razy. Teraz tylko sygnalizujemy, że czytanie, spotykanie się z nowymi ludźmi, wchodzenie w jakieś nowe interakcje, coś, to wszystko nam bardzo służy, bo, bo to zdrowie naszej głowy. Jest kluczowe do tego, żeby w ogóle nam się też chciało, yy, chciało chciało, zajmować tą całą resztą, tą fizyczną stroną naszego zdrowia i żeby nam się chciało żyć. Chciałam się czymś pochwalić, czyli, a też powiedzieć może, może to kogoś zachęci, że, że takie drobne yy, hakowanie yy swojego organizmu ma ogromne znaczenie. W zeszłym roku yy, miałam w warszawskiej klinice zajmującej się długowiecznością zrobiony test yy, z krwi badający mój wiek biologiczny, czyli. Mam 42 lata i za granicę wysyłane były próbki mojej krwi do zbadania stanu układu odpornościowego i poziomu stanu zapalnego. Na tej podstawie określono mój biologiczny wiek. Uwaga, mam 20 lat i mam na to papiery. <grytanie> ja to się w ogóle nawet nie podejmuję. Słuchaj, sprawdzić tego, bo nie sądzę, żebym była w aż tak dobrej formie jak ty, ale za to się bardzo staram i walczę z różnymi swoimi złymi nawykami ja z kolei mogę się pochwalić tym, że zdecydowanie poprawiłam jakość swojego snu i że już nie jest tak źle jak jeszcze było w pandemii oczywiście zachowałam się stosownie do wzorca to znaczy też miałam problemy bo w ciągu dnia się pokładałam a w nocy nie mogłam spać i w którymś momencie doszłam do wniosku, że już naprawdę no, jest to bardzo męczące, kiedy dni mi się zlewają w jedno. I poprawiłam to, i też mogę powiedzieć, jak to zrobiłam. Nie było to takie znowuż banalne, ale z drugiej strony to są proste rzeczy. To są naprawdę czasami proste rzeczy, tylko po prostu trzeba o tym pamiętać. Trzeba wybrać to, co jest najważniejsze, nie zabierać się za 30 rzeczy naraz, bo to też się nie uda. Czyli zakładamy sobie, że najpierw rzucam palenie, a potem chudne, a nie robię jedno i drugie, bo po prostu to nie zadziała. Takich różnych metod mamy sporo, wiemy o różnych rzeczach i no, po prostu będziemy I nie tutaj za, sobie nie zawahamy się i ich Nie zawahamy się ich użyć, będziemy wam opowiadać co naszym zdaniem jest ciekawego i będziemy Wam wyciągać z tego całego natłoku informacji, które nas zalewają, to na co warto zwrócić uwagę. Jakbyście mieli dzisiaj zrobić jedną rzecz dla swojego zdrowia. Napijcie się wody. Dobra, to drugą. Zjedzcie wcześniej kolację, naprawdę, tak o 17, nie później 18 i, i nie, nie podgryzajcie już niczego, nie pijcie drinka, który też ma kalorie, cukier i tak to, dalej. To postąpicie tak. tak jak naukowcy od hakowania. Chociaż ja myślę, że tak, ja bym wybrała wodę zamiast jednego słodkiego napoju, bo też uważam, że to jest plaga. No plaga, plaga. ale nas to nie dotyczy. Masz taki nauk, że pijesz słodkie nie. napoje? Nie, nie, już nic nie, w ogóle nie Ale moje powiem. dzieci, czasami piją mhm. po treningach. To widocznie jednak jest na samym treningu mają tylko wodę, ponieważ nie ma zgody na wnoszenie innych napojów i dobrze. Dopóki to kontrolowałam, to moje dziecko oczywiście piło. Tylko wodę, natomiast no wiadomo, że w pewnym momencie już tą kontrolę się traci i są koledzy, koleżanki. Ale bardzo się cieszę, ponieważ na tle innych rówieśników uważam, że moje dziecko potrafi dobrze wybrać, i to jest taki mój sukces. Naprawdę uważam, że to jest ogromny sukces, że jak idziemy do znajomych albo kostek wpada, mój syn najmłodszy wpada do, do jakiegoś kumpla i mama serwuje warzywa do obiadu, to on jest jednym z tych dzieci nielicznych, które jej jedzą. I nawet i wiedzą, co to jest i jedzą. O tym też kiedyś powiemy, że ogromne znaczenie dla naszego zdrowia ma to, co wynosimy z domu. Ale to też na tym się nie kończy, bo zawsze możemy sami dojść do pewnych rzeczy już w dorosłości i ciągle to ma znaczenie. Jakbyście mieli problem z piciem wody, to polecamy zieloną herbatę. Wieczorem można się napić melisy albo mięty. A teraz na koniec... Yy... Taki dodatek, który wymyśliłyśmy dla Was jako, jako stały, stały element naszego, naszej rozmowy. Będziemy nazywać to prawda czy mit. Tak. Dzisiaj ja powiem o czymś, co zaobserwowałam wśród znajomych i sprawdziłam, co na ten temat mają do powiedzenia naukowcy. Prawda czy mit? Mianowicie. Jest taki trend, płukanie jamy ustnej olejem kokosowym. Słyszałaś? Tak, słyszałam. Mhm. Jakoś, teraz... jakoś mnie nie zachęciło, ale wiem, że są ludzie, którzy to ja robią. Ja też tego nie stosuję, od razu powiem. I rozpatruję takie trendy zawsze na trzech poziomach. Po pierwsze, tak. uważam, że generalnie jak ktoś w coś wierzy, i mu to służy, ma taki jakiś rytuał, na przykład poduszkę jedwabną stosuje, tak, prawda? nie lewębę, szkodzi mu to, ale da, daje tak. mu to przyjemność, to niech to, znaczy, niech niech to, to robi, robi. Tak, oczywiście. oczywiście. Wszystko, co poprawia nam nastrój, służy naszemu zdrowiu. Po pierwsze, tu się zgadzamy, że okej, okay, masz taki rytuał, możesz robić. Po drugie, czy to szkodzi? Nie znalazłam żadnych doniesień naukowców, że, którzy by mówili, przestrzegali przed płukaniem ust olejem kokosowym. Nie mówią, że to szkodzi. Natomiast szkodzi sam olej kokosowy jest szkodliwy, jeśli go używamy w kuchni. Przez kilka lat był mocno promowany przez blogerki i blogerów zajmujących się kuchnią roślinną. Zrobiła się na niego moda, pamiętasz? W wielu przepisach był używany. Czy znaczy, dalej jest jeszcze używany, chociaż już może z taką mniejszą intensywnością? ale tak. ja, no. Wydało Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne jakiś czas temu oświadczenie żeby unikać w kuchni oleju kokosowego, bo jest bardzo podobny do tłuszczy zwierzęcych, masła, smalcu, no, składa się głównie z tłuszczy nasyconych, które nam szkodzą, rujnują naczynia krwionośne i grożą chorobami serca, demencją i dalej, dalej. Tu jest ich długa lista. Czyli używasz Wiesz co, bardzo rzadko. Czasami, jak robię jakieś dania z kuchni azjatyckiej, to kwestia smaku, ale to jest może raz na dwa miesiące, kiedy ja używam oleju kokosowego. Rzeczywiście, no czy to jest taka rzecz, o której warto powiedzieć, że to nie jest żaden cud. Po prostu. Olej kokosowy nie jest żadnym produktem, który da nam coś ekstra, da nam coś super. Na przykład w porównaniu do oleju rzepakowego czy oliwy z oliwek. Nie jest niczym ekstra, więc zawsze co... z nimi przegra. W tak, przegrywa z nimi, dlatego że ma po prostu nie. To, to jest właśnie taki paradoks, że olej kokosowy i olej palmowy, one są uważane za, jako roślinne, czyli dobre, ale to są tłuszcze, które mają profil jakby były ze zwierząt. No właśnie. To co Kasia mówiła. W związku z tym one wcale nie są dobre. I rzucanie się na to, już pomijam ile to kosztuje, ale naprawdę naukowo nie ma dowodów na to, że to nam w czymś coś poprawi. Tak. I teraz to powiedziałyśmy o samym oleju kokosowym, no i czas na podsumowanie. Czy więc płukanie ust olejem kokosowym, kiedy nie łączy się z jego zjadaniem, ma jakieś pozytywne skutki? Otóż w dwóch badaniach pokazano, że ma. Z jednej strony może redukować liczbę niewłaściwych bakterii w jamie ustnej, a z drugiej strony może odświeżać oddech. I teraz jest kluczowa sprawa. Jeśli używasz oleju kokosowego do płukania ust i uważasz, że on poprawił stan twojej jamy ustnej, no to jest źle. To znaczy, że wyjściowo było źle, bo osoba, która ma jamę ustną w porządku, tych skutków nie dostrzeże, prawda? Mogę sobie płukać i co? I nic. Czyli jeśli widzisz, że coś ci się poprawiło, to znaczy, że ten stan jamy ustnej nie jest najlepszy. Zalecamy używanie nici dentystycznej, odwiedzenie dentysty, zainwestowanie w szczoteczkę elektryczną lub soniczną, bo lepiej czyści. No i podanie się do periodontologa, który oceni stan dziąseł. Dlaczego to jest ważne i się w ogóle łączy z długowiecznością? Bo coraz więcej badań mówi, że stan jamy ustnej wpływa na w ogóle kondycję zdrowotną naszą, czyli na nadciśnienie, zawały serca, demencję, przedwczesne porody. Nie potrafią to naukowcy określić, co jest skutkiem, co przyczyną. Znaczy skłaniają się ku temu, że raczej te złe bakterie z jamy ustnej wywołują te, te skutki, o których powiedziałam. No i konkluzja jest taka, że wręcz na podstawie stanu zdrowia jamy ustnej, no nie ma lepszego słowa, przepraszam, określenia. Ja ma ustna kiedyś tak się kojarzy jak od, jak od buzia. Dzieci mówią, buzia. Ale ja postanowiłam <laughs> mówić, ja ma ustna, bo tak jest. Myślę, że to wkrótce będzie na językach wszystkich, notabene. bo ja ma ustna, staniemy ustnej. Może po prostu być takim markerem naszego ogólnego tak to zdrowia. Już widać, co będzie w kolejnym odcinku. I jest Kasi. o co walczyć, bo, bo mówi się, że na podstawie tego stanu jamy można wręcz określić, przewid przewidzieć długość życia, więc jest o co walczyć. Jest zdecydowanie, a niestety na tym polu mamy uch, uch, dramat. Uch, dramat no. Zrobiły nam się tematy na kolejne spotkania, jest ich cała długa lista. Zapraszamy w następną środę do kolejnego odcinka podcastu z serii Zdrowa Rozmowa. Kasia Staszek żegna się z Wami. I Marlitka Sobucka również. Do usłyszenia.